Cześć! W ostatnim odcinku stworzyliśmy złożoną mechanikę gracza. Teraz zmodyfikujemy nieco mapę, tworząc losowe przeszkody. Gracz, jeżeli kilka razy zagra w naszą grę, to przyzwyczai się, że przeszkody są zawsze w tych samych miejscach i nauczy się ich omijać, nawet jeżeli ich nie zobaczy. Usuńmy wszystkie przeszkody, za wyjątkiem pierwszej. Można je wybrać na liście u góry po prawej. Pierwszą zostawię, aby określić sobie odległość pierwszej przeszkody od gracza później. Ok, stwórzmy nowego blueprinta typu aktor. Dlaczego aktor? Ponieważ aktor w grze to nie jest tylko nasz gracz, nie jest to też postać niezależna. Aktorem jest wszystko. Te przeszkody, które usunęliśmy, podłoga, światło i inne elementy, to są aktorzy. Wszystko, co występuje w grze, praktycznie to jest aktor. Ok, przejdźmy do event grafa naszego blueprinta i zrzućmy dwa klocki, które nie przydadzą nam się do niczego. Poszukajmy przeszkody, ale nie wezmę jej z mapy, bo jeżeli wszystko robicie dokładnie ze mną od pierwszego odcinka, to nasz projekt posiada też jakieś podstawowe geometryczne kształty. I jest tam ładniejszy kształt, na przykład to niebieskie pudełko z okrąglonymi krawędziami. Ono wygląda znacznie lepiej niż to nasze, więc po prostu przeciągnijmy go do naszego blueprinta. No i wróćmy z powrotem tam, gdzie jest ten blueprint, żeby przez przypadek się nie pomyliło i nie położymy na levelu pudełka, bo chcemy położyć nasz blueprint. No i stwórzmy jedno pudełko. W bardzo prosty sposób. Łączymy event begin play z pudełkiem i to jest wszystko. Pudełko zostanie stworzone dopiero jak zaczynamy grać, więc nie zdziwcie się, jeżeli go nie zobaczycie. Zaznaczcie blueprinta oraz nasze pudełko na mapie i podmieńmy go na blueprinta. Tam też jest do wyboru pudełko. Nasz blueprint nie wygląda jak pudełko, więc nie pomylcie się. Wygląda dokładnie tak. Przeciągnijmy go na środek, bo jeżeli pudełka będą względem blueprinta rozkładane, to nieważne gdzie blueprint będzie, ale zawsze będą na prawo i na lewo od niego układane. No i jak widzicie, wylosowało jedno pudełko dokładnie na środku. No bo w sumie tak to miało wyglądać. Wejdźmy do środka blueprinta. Transformacja przechowuje w sobie trzy transformacje afiniczne, czyli translację, przesunięcie, rotację, czyli obrócenie oraz skalowanie, czyli zwiększenie i zmniejszanie. W naszym przypadku potrzebujemy tylko translacji, czyli przesunięcia. Każdy z elementów można rozbić na składowe. Transformację oraz samo przesuwanie, czyli x, y, z na liczby zmiennoprzecinkowe. Chciałbym, aby pozycja według y, czyli na prawo i na lewo, została wylosowana. Wybieramy więc klocek random integer. Integer to są wartości całkowite i z przedziału. Ja wybiorę minus 1 i 1. To jest podobnie jak przesuwaliśmy gracza na lewo i na prawo. Tam też było minus 1 oraz 1. No i tak samo jest tutaj. Przeszkody też przesuniemy. Ale to nie będzie wartość minus 1, czyli minus 1 cm plus 1 cm, tylko pomnożymy to razy 200, razy wartość float, czyli o 200 cm. Wtedy mamy możliwości na lewo minus 2 metry, 200 cm, 0 lub plus 200, czyli 2 metry na prawo. Zobaczmy, jak to wygląda. Za każdym razem, gdy uruchomimy, to jest zawsze wartość pseudolosowa, więc w sumie nie jesteśmy w stanie określić, gdzie to pudełko będzie się znajdować. Ale to nam w zupełności wystarcza. Właśnie o to chodzi w tej grze. Że gracz nigdy nie będzie wiedział, gdzie pojawi się pudełko. A pojawia się z początkiem gry, więc my też nie wiemy. Ok, stwórzmy powtórzenie, stwórzmy pętlę for. Pętla for pozwala powtórzyć kilka razy jedną sytuację. Czyli za każdym razem, gdy leci powtórzenie, wychodzi pętla for poprzez loop body. Jeżeli skończy powtarzać, to wychodzi przez completed. Powtórzmy to 5 razy, czyli od 0 do 4, no to jest 5, 0, 1 i tak dalej. Jak znaleźć tą wartość, które powtórzenie aktualnie leci? Otóż znajduje się ona na węźle index. Za każdym razem, gdy loop body leci, to na indeksie pojawia się wartość, które to jest powtórzenie, czyli 0, 1, 2 i tak dalej, aż do 4. Więc możemy to po prostu pomnożyć razy pewną wartość, o którą chcemy przesunąć do przodu pudełko i połączyć to z pozycją x pudełka. Zobaczmy. Wszystko działa dosyć dobrze. Nie pędzimy z taką prędkością, żeby było ciężko ominąć, no ale też nie jest to żadne wyzwanie, bo jest jedno pudełko. A chciałbym stworzyć dwa pudełka w każdej linii. Jeżeli będą dwa pudełka, no to będziemy mieć tylko jedną ścieżkę do wyboru. Tą po lewej od pudełek, tą po środku pomiędzy pudełkami, albo po prawej na prawo od pudełek.
Więc stwórzmy jeszcze jedno pudełko i stworzymy je podobnie, czyli połączymy też, przesuniemy je według X-a za każdym powtórzeniem for do przodu, no i za każdym razem będziemy też mnożyć jego pozycję według Y-ka i mnożyć razy 200. Możemy to zduplikować, Ctrl-C, Ctrl-V albo Ctrl-D, kiedyś Ctrl-W. Ok, łączymy to w taki sposób, no i też z losową wartością. Ale my wciąż nie wiemy, czy wartości nie będą te same. Tutaj za pierwszym razem, jak widzicie, pudełka są dwa, ale w jednym miejscu. Są tego samego kształtu i tego samego koloru, są identyczne, więc nie migają, bo nie ma problemów z normalkami. Czasem to widać w grach, ale tutaj akurat nie mamy tej pewności, że pudełko nie będzie dwa razy w tym samym miejscu, a nie chcę tego. Więc stworzę dwie zmienne. Pierwszą, która będzie pamiętać położenie pierwszego pudełka, niech to będzie zmienna integer, czyli wartość całkowita. Stworzę też drugą zmienną, identyczną, oczywiście o innej nazwie, która będzie pamiętać, gdzie znajduje się drugie pudełko. I będziemy sprawdzać, czy przypadkiem wylosowane wartości nie są takie same. Trochę spoileruję, ale mniejsza o to. Zrobię sobie trochę miejsca, czyli przesunę los i skorzystam z wartości pierwszej w formie set, czyli przypiszę jej wartość losowaną. Zrobię tutaj też miejsce. Niech losuje to zawsze w pętli, czyli za każdym razem będzie to losowane dla klocków, które są odrobinę dalej, więc bez sensu za pierwszym razem losować, bo wtedy zawsze będzie ta sama wartość. Więc losuję pierwszą wartość i losuję też drugą wartość. W podobny sposób umieszczam je w tym samym miejscu, czyli tutaj. Też losuję, no i łączę ścieżkę, żeby wszystko działało. Oczywiście te razy 200 będą również losować, więc trzeba to trochę zmienić. Ale to o tym za chwilę. Przesuńmy to trochę w lewo. Nie mamy pewności, że druga wartość wylosowana nie jest tą samą co pierwsza, bo może się tak zdarzyć. Dlatego stworzę inną pętlę typu while. While to pętla może być nieskończona. Powtarza się tak długo, jak warunek jest spełniony. Więc nigdy tam nie łączcie true, bo się nigdy nie skończy. A silnik może tego nie wykryć. Skorzystam ze zmiennych poprzez get. Dlaczego? Bo odwołanie się do zmiennej, która jest trochę wcześniej w tym secie, może spowodować, że po raz kolejny zostanie ona wylosowana, bo ona się odnosi do losowania. Natomiast jeżeli odniesiemy się do get, to ona po prostu pamięta jakąś wartość i ją nam poda. Stwórzmy porównanie. Jeżeli wartości są równe, to wykonywane będzie loop body. Jeżeli nierówne, no to completed i wszystko będzie w porządku. Teraz możemy to połączyć. A więc loop body łączę z set. Jeżeli wartości są takie same, to podmienię drugą wartość na ponownie wylosowaną. I tak długo będę losował, aż będą to różne wartości. No i teraz mogę to połączyć w taki sposób. Pamiętajcie jeszcze o tych dwa razy po 200, ponieważ one ciągle losują, one nie korzystają z wartości, które zapamiętaliśmy. Ale możemy je połączyć. Połączymy je z tymi, bo nawet jeżeli set jest trochę dalej w while'u i będzie podmieniony, to będzie podmieniony też w tym getcie. Nieważne skąd go pobieramy. I dzięki temu uzyskamy ścieżkę, która jest niepowtarzalna, czyli za każdym razem są dwa pudełka w różnych miejscach i mamy tylko jedną możliwą drogę do przejścia. I o to wam nam właśnie dokładnie chodziło.